każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie. Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl. Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie z Gorzowa Wielkopolskiego, z bulwaru. Na początek chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo bym chciał tej audycji nie nagrywać. Nieco ponad tydzień temu w Gorzowie doszło do tragedii. Auto zabiło 4-letniego Piotrusia. Dzisiaj o tej tragedii, ale także o bezpieczeństwie, bo potraktujmy to też jako wyjście do jakąś pewną nauczkę. Tak mi się wydaje, że mogę tak powiedzieć, żebyśmy mogli wyciągnąć z tego wszystkiego jakieś wnioski. Dlaczego jesteśmy na bulwarze? Chciałem audycję zrealizować w miejscu tragedii, ale po konsultacji z policją tej sytuacji napiętej, która w tamtym miejscu jest, podjęliśmy decyzję wspólnie, że tę audycję nagramy na bulwarze, stąd takie moje krótkie wyjaśnienie. Państwa i moi goście. Przy telefonie redaktor naczelny portalu brd24.pl, portalu specjalizującego się w tematyce bezpieczeństwa, pan Łukasz Zboralski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzecznik gorzowskiej policji, podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Marek Surmacz, dziś radny województwa, kiedyś poseł i wiceminister odpowiedzialny za pracę policji. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Oraz dziennikarz Gazety Lubuskiej Jarosław Miłkowski. Witam. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od tego, co wiemy, bo do tej tragedii doszło nieco ponad tydzień temu, w ubiegłą niedzielę. Natomiast wtedy bardzo dużo komentarzy, domysłów, dociekań. Co dziś wiemy o tym wydarzeniu? No oczywiście pojawiały się komentarze już na samym miejscu zdarzenia, ale także bardzo szeroko w mediach społecznościowych opisywana ta sytuacja, więc do samych szczegółów tej sytuacji już się nie będę odnosił. Natomiast rzeczywiście pojawiały się również sytuacje, czy też komentarze, jakoby policja miała zgłoszenia w sprawie jazdy tego mężczyzny tego dnia. Więc spieszę z wyjaśnieniem. Sprawdziliśmy sobie to oczywiście, bo zawsze liczymy się ze zdaniem mieszkańców i takich zgłoszeń tego dnia nie było. Wyszliśmy jeszcze dalej. Chcieliśmy sprawdzić, jak ta sytuacja w tym miejscu wyglądała na przestrzeni kilku miesięcy. Od 1 stycznia tego roku sprawdziliśmy wszystkie zgłaszane interwencje i żadna na ulicy Armii Polskiej 30 stycznia nie dotyczyła niebezpiecznej jazdy, wyprzedzania czy jakiegoś agresywnego zachowania się kierowcy. Więc to jest fakt, który chciałem na pewno przekazać, bo jest dość istotny, dlatego że no, twierdzi się tutaj zupełnie inne rzeczy. No, ale pytałem, bo to jest jedna część, ja rozumiem, policja chce to wytłumaczyć, ale co wiemy o tym wydarzeniu z niedzieli? Jak to wyglądało z punktu widzenia przebiegu całego tego zdarzenia? Co się stało? Co ustaliliście? Oczywiście jesteśmy jeszcze w trakcie tego postępowania, więc o wszystkich szczegółach mówić nie możemy. Natomiast faktem jest, że oba pojazdy poruszały się w jednym kierunku. BMW przed Chevroletem na skrzyżowaniu Armii Polskiej 30 stycznia. Chevrolet podjął manewr wyprzedzania, w tym samym czasie kierowca skręcał w lewo. Niestety doszło do zderzenia. BMW po tym zdarzeniu odjechało w prawą stronę, natomiast Chevrolet w lewo. Tak nieszczęśliwie, że wjechał wprost w 4-latka, który znajdował się w okolicy przejścia dla pieszych. Jak wszyscy wiedzą, niestety ten 4-letni chłopiec tego zderzenia nie przeżył. Kierowca po tej sytuacji wyszedł z auta i po chwili oddalił się z miejsca zdarzenia. Ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy. W pracy stawili się w zasadzie wszyscy policjanci, także ci, którzy byli w domu i zajmowali się zupełnie innymi sprawami. Przez niemal 24 godziny bardzo intensywnie pracowali funkcjonariusze, przede wszystkim służby kryminalnej, kiedy w końcu udało nam się ustalić, gdzie ten mężczyzna może przebywać. Bardzo duże siły skierowane w te miejsce. Udało się go zatrzymać. Był całkowicie zaskoczony tą sytuacją.
został zatrzymany i przewieziony do gorzowskiej komendy. Oczywiście ta sytuacja, to zatrzymanie absolutnie nie zakończyło naszego postępowania, bo w sprawie jeszcze jest sporo pytań. Natomiast odpowiedzi na pewne pytania udzieli nam m.in. biegły, bo to również ma znaczenie dla przebiegu całego postępowania. On również zostanie powołany do tej sprawy i na jego opinię również będziemy się powoływać. Trzeba zaznaczyć, że mężczyzna, sprawca tego wypadku został decyzją sądu aresztowany. W areszcie poczeka na rozwój całej tej sprawy związanej m.in. z postawieniem go przed sądem. Panie redaktorze, zwracam się do Łukasza Zboralskiego, redaktora naczelnego portalu brd24.pl. Jak pan patrzy na tę sytuację, która wydarzyła się w Gorzowie? Ja tam jeszcze kilku rzeczy nie wiem i policja o nich nie mówi. To jest pytanie o powód ucieczki z miejsca wypadku. Rozumiem, że pewnie pobrana została krew i pewnie zbadana zostanie na obecność substancji odurzających czy alkoholu. Czy ten człowiek miał uprawnienia do kierowania? Tego też jeszcze nie słyszałem. To są takie ważne kwestie. No i oczywiście to, co wspomniał pan policjant, no dopiero biegli pozwolą mu ustalić, czy to były prędkości, z którymi się poruszamy w mieście, czy powinniśmy się poruszać i jak w ogóle doszło do tego wypadku. Natomiast na pewno był to tak zwany muscle car, czyli samochody takie potężne, które prowokują do szybszej jazdy, przynajmniej do tego ich młodzież często używa, płacąc za to czasami cenę więzienia, a czasami tylko cenę wypożyczalni, ponieważ są to takie kruczki prawne, że przy przekroczeniach dopuszczalnych prędkości te wypożyczalnie pobierają olbrzymie kaucje od tych ludzi, których potem nie zwracają. Natomiast oczywiście my wiemy, że my chcemy zapobiegać wypadkom i wpłynąć na kierowców tak, żeby jak najmniej popełniali czy błędów, czy jak najmniej porywali się na szaleństwa i oczywistym jest, że pewnie nigdy nie uda nam się dobrnąć do zera. Zawsze pojawią się takie sytuacje, w których po prostu zwykły ludzki błąd, czy też szarża człowieka, którego nikt wcześniej nie mógł zidentyfikować ani zatrzymać, doprowadzą do pewnej tragedii. Dopiero kiedy byśmy znali trochę więcej szczegółów na temat tego zdarzenia, pewnie będziemy je znali później w trakcie śledztwa, będziemy mogli powiedzieć więcej o tym, czy mogliśmy coś jako społeczeństwo zrobić, że do tego nie doszło. No to poza sporem, że dowiemy się, miejmy nadzieję, że będą takie informacje dotyczące tego śledztwa, ale tragedia niestety się wydarzyła i Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska, jako gazeta oczywiście opisywaliście i całe to zdarzenie, ale także tę dyskusję wśród internautów, mieszkańców, która wytworzyła się po tym całym zdarzeniu. Jakie to były głosy? To były głosy różne. Przeważały jednak te potępiające zachowanie kierowcy. Często były to głosy, których nawet cytować się nie szło, więc też ich nie mogliśmy przytoczyć. Natomiast z reguły to były te głosy mówiące, że o karze dla tego kierowcy domagające się jak najbardziej surowej kary. No, ludzie mówią, śmierć za śmierć. Były głosy, które może tonowały, że jednak nie, ale ta tragedia wyzwoliła bardzo duże emocje w społeczeństwie gorzowskim. Opisywaliście również sobotnią uroczystość pogrzebową związaną z całym tym zdarzeniem. Bardzo dużo mieszkańców pożegnało Pietrusia. Tak, było kilkaset osób. Ja byłem zszokowany, że aż tyle osób było. I muszę powiedzieć, że jestem też trochę dumny z gorzowian, że oni potrafili się tak zachować, tak? Bo czy to jest doniesień ze Stanów Zjednoczonych, czy nawet z Polski sprzed lat. Wiemy, że takie tragedie potrafią wyzwolić w społeczeństwie, w tłumie tak bardzo silne i negatywne emocje, że może dojść do samosądu, że może dojść do jakichś negatywnych emocji. W Gorzowie po tej tragedii na szczęście tego nie było. Były, mimo tej przykrej sytuacji, bardzo tragicznej, to były jednak pozytywne uczucia wśród gorzowian. Zaczęli pomagać rodzinie, skrzyknęli się na Facebooku, żeby pojawić się na pogrzebie i okazać wsparcie i rodzicom, i całej rodzinie Pietrusia. Te białe balony, które i na pogrzebie, i godzinę po pogrzebie w miejscu tragedii poleciały w niebo, to tylko świadczą o tym, że jednak gorzowianie pokazali swoje serce.
chciałem, żeby brzmiało to, co przed chwilą powiedziałeś, ale pytanie już zadał pan redaktor Zboralski, bo pytanie, co mogliśmy, co możemy zrobić, żeby do tej takich sytuacji więcej nie dochodziło. Bo, ponieważ mam wrażenie, że o ile mówisz tutaj o takich emocjach pomocy rodzinie, to mieliśmy chwilę po tym zdarzeniu, dosłownie kilka dni, informacje o tym, że jakiś kierowca blisko Gorzowa jechał w miejscu, gdzie mógł jechać 50 na godzinę, jechał 200 i nie zauważył tej prędkości. Miałem zgłoszenie jako dziennikarz radia od zwykłych mieszkańców, którzy dzwonili, że przed chwilą widzieli, jak jakiś kierowca gdzieś tam łamał przepisy i to bardzo mocno. Więc pytanie, czy ta sytuacja czegokolwiek nas nauczy? Marek Surmacz. Z pewnością doraźnie wywołuje takie emocje, o których mówił pan redaktor, ale każdy taki wypadek dla normalnego człowieka przywołuje na myśl zagrożenia, które mogą dotknąć jego samego, jego bliskich. Przecież to, że ten Piotruś z tatusiem znalazł się w tym miejscu, w tak tragicznym momencie dla tej rodziny, dla tego młodego człowieka, to był zupełny przypadek przecież. To się mogło zdarzyć każdemu z nas, będącemu tam w jakiejkolwiek innej potrzebie. Także musimy na tego typu zdarzenia patrzeć bardzo generalnie. To znaczy, że wszystko, co dzieje się złego wokół zachowań kierujących, szczególnie w obszarach zabudowanych, może spotkać każdego z nas i reagowanie nasze powinno być jednoznaczne. Surowość kary to po pierwsze, bo ona dotyka głównie potencjalnych sprawców albo tych, którzy mają inklinację do tego, żeby nadużywać różnego rodzaju norm współżycia społecznego, także przepisów ruchu drogowego. Na każde lekceważące zasady tego bezpieczeństwa trzeba reagować. Jeżeli rozmawiam z ludźmi, oni mówią, że najbardziej niepokoi ich gwałtowne ruszanie na światłach, gwałtowne hamowanie przed przejściami dla pieszych. Wszyscy wiemy, bo jeździmy po mieście Gorzowie, wiemy, gdzie są usytuowane przejścia dla pieszych. Dlaczego hamujemy na ostatnich 20-30 metrach, jak widzimy z daleka, że do przejścia zbliża się ktokolwiek, kto ma zamiar przejść przez tą jezdnię? Dzisiaj przepisy nakazują, zobowiązują kierującego do ustąpienia pierwszeństwa, do umożliwienia przejścia bezkolizyjnego, ale nadal kierowcy zachowują się tak, jakby tego przepisu ciągle nie obowiązywał. Więc surowe karanie, bo grono tych ludzi potencjalnie skłonnych do naruszania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa nie jest duże. Tylko że jak się zdarzają takie tragedie, to one wywołują potężny rezonans społeczny i wtedy uświadamiamy sobie dopiero, że wszystkie mechanizmy prawne, społeczne, kultura jazdy, popularyzowanie bezpiecznej jazdy, to wszystko jest za mało, że trzeba konkretnie tego, który narusza przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bardzo surowo karać tego konkretnego kierującego. No i ja mam nadzieję, i po to między innymi robimy w Radiu Zachód tę audycję, że podając przykład tej tragedii, która nie powinna się wydarzyć, może ktoś teraz nas słucha, jedzie i zwolni, pomyśli i się zastanowi miejmy nadzieję, że taki oddźwięk będzie miała ta audycja. Podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, ja tylko chciałem dopytać, bo rozmawialiśmy przed audycją o tych przykładach, nawet kilka dni po tej tragedii, przykładach, które pokazują, że nie wszyscy uczą się na takich błędach. No niestety, tych przypadków kierowców, którzy lekceważą przepisy, jest sporo i to niezależnie, czy dzień wcześniej była wielka tragedia, doszło do jakiegoś wypadku, czy jest to dzień po, czy dzień przed, no nie ma to znaczenia. To powoduje też, że te nasze działania są niezbędne. Przytoczę tutaj chociażby nasze duże działania. W tym roku kilkukrotnie interweniowaliśmy i to bardzo dużą ilością policjantów w stosunku do kierowców, którzy albo już prawie chcieli się ścigać, albo być może gdzieś taki mały pomysł mógł się zrodzić. Mowa o zlotach, o takich nieformalnych spotkaniach, często młodych kierowców. No, te kontrole pokazują, że po pierwsze przyjeżdżają samochodami niesprawnymi technicznie, zdarzają się przypadki nietrzeźwych kierowców, zatrzymywane są dowody rejestracyjne, mało tego, zatrzymujemy tych kierowców, kiedy opuszczają już Gorzów, ale jeszcze pozwalają sobie na zbyt szybką jazdę i okazuje się, że tracą
prawa jazdy. No, tych przypadków można by mnożyć. Powiem tylko tyle, że tylko w tym roku 4800 kierowców zostało zatrzymanych przez policjantów z Gorzowa, tu w mieście i w okolicach. Prawie 5000 kierowców, którzy przekroczyli prędkość. Mowa tylko i wyłącznie o jednym wykroczeniu, więc proszę sobie policzyć, jak dużo tych wykroczeń dziennie. Ponad 400 praw jazdy w terenie zabudowanym, między innymi ten przypadek no, już naprawdę niemal drastyczny. No, 200 km na godzinę w terenie zabudowanym to prędkość niespotykana nawet dla policjantów, którzy przez wiele lat już pracują w ruchu drogowym. Ale właśnie tacy kierowcy, prawie 400, którzy stracili prawo jazdy za przekroczenie prędkości, no to powoduje, że i pokazuje, że ogrom pracy policjantów w kierunku poprawy bezpieczeństwa, ale musi się zmieniać też mentalność samych kierowców. To nie może być tak, że widząc radiowóz zwalniamy, a za chwileczkę przyspieszamy. Ten radiowóz jest też tam w konkretnym celu. Nie po to, żeby zatrzymać jednego kierowcę i wypisać mandat. Też, żeby zadziałać prewencyjnie. Ta tragedia też, mam nadzieję, da wielu do myślenia, żeby na drodze zachowywać się po prostu rozsądnie. I o zmianie przepisów, o tych propozycjach, które gdzieś tam w tej przestrzeni są, po krótkiej przerwie. W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie. Przyjedziemy do twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103 Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl. Marcin Zasim, witam po przerwie. Wracamy do dyskusji. Przypomnę, z nami jest redaktor Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Przed przerwą mówiłem, że porozmawiamy teraz o propozycjach zmian w prawie, jeśli chodzi o karanie piratów drogowych. Pan jest za mocnym zaostrzeniem przepisów? Ja uważam, że tu zgodzę się z przedmówcą, że jako społeczeństwo możemy oddziaływać na tę sytuację na drogach na kilka sposobów. Jednym sposobem to jest infrastruktura, to jest najpoważniejszy sposób. My dzisiaj w Polsce przebudowujemy polskie miasta tak, żeby ludzie nie skłaniać ich do szybkiej jazdy i żeby ją utrudniać. To bardzo skuteczne jest sprawdzone na Zachodzie od dekad. Oczywiście to jest proces kosztowny i długotrwały, no ale też jednym z elementów poprawienia jest nadzór nad tymi ludźmi, którzy już na drodze są, którzy dostali prawo jazdy, zostali nauczeni i wychowani, jak mają jeździć, a mimo to jeżdżą w sposób taki, że łamią reguły. No i tutaj mamy dwa problemy w Polsce. Pierwszy to była niewaloryzowana 26 lat wysokość kar. Kiedy w latach 90. wprowadzano najwyższy mandat w Polsce 500 zł, to stanowił połowę średniej pensji. Dzisiaj stanowi 1/10. Więc żadna władza do tej pory nie miała odwagi tego przyznać i zrobić. I teraz w Sejmie jest taki projekt nowelizacji, te kary zostaną zwaloryzowane. A drugi problem, oprócz tego, że nadzór no, musi być nie tylko dotkliwy, jak już ktoś wpadnie, ale też skuteczny, no, to jest problem automatycznego nadzoru w Polsce. Tak naprawdę w porównaniu do odpowiadającej nam trochę populacyjnie Hiszpanii, no, mamy połowę urządzeń automatycznie rejestrujących wykroczenia kierowców, co zmusza nas do wystawiania policjantów z fotoradarami i używania ich jako słupków w tych miejscach i mogliby spełniać inne zadania, gdybyśmy taką sieć dobrze rozbudowali i mieli też dobre prawo, które pozwala automatycznie egzekwować tak naprawdę mandaty wystawione przez automatyczny system, czego też nie mamy do tej pory. No właśnie, bo kwestia, Marek Surbacz, kwestia zaostrzenia kar jest poważnie rozpatrywana, to się dzieje. Pan jako wiceminister, również odpowiedzialny za pracę policji, te doświadczenie, też jako kierowcy, bo rozmawialiśmy przed wejściem. I kilkunastoletni policjant ruchu drogowego. Dokładnie, tak. to chciałem powiedzieć, bo głosy słyszę różne. Czytam i słucham to, co mówi specjalista, jeśli chodzi o to w tematyce bezpieczeństwa, redaktor przed chwilą słyszany Łukasz Zboralski. Słyszę też głosy wujka Facebooka tak zwanego, czyli ludzi, którzy mówią, że nie będą się stosować do żadnych zakazów, a mandat zapłacą. Znaleźć niełatwo znaleźć się ten złoty środek. No, oczywiście nie mówią prawdy, że mandat zapłacą, a nie będą stosować się do przepisów ruchu drogowego, bo dlatego, że kara będzie dotkliwa i celowana i za recydywę będzie w maksymalnych pułapach wymierzana. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ewentualnie sąd, który będzie miał możliwość wymierzenia
grzywny do 30 tysięcy złotych grzywny, złotych, to pierwszemu przypadkowemu sprawcy wykroczenia wymierzy karę maksymalną, że ta kara jednak najwyższa będzie dysponowana dla tych właśnie recydywistów, którzy mają po prostu w nosie zasady współżycia społecznego, bezpieczną jazdę. To, że nie powodują wypadków drogowych czy katastrof, to jest tylko przypadek czy zbieg okoliczności, który nie spowodował sytuacji, w której oni stali się sprawcami. Muszą sobie z tego zdawać sprawę, że jak nie panują nad pojazdem, bo to nie jest autostrada, gdzie można jechać maksymalną dzisiaj 140 km na godzinę. Ja uważam, że w Polsce powinna być podniesiona prędkość maksymalna na autostradach do 160, ale już wtedy bezwzględnie i to bez żadnej litości egzekwowane powinny być przepisy ruchu drogowego w miejscach, w których jazda z prędkością 50 jest określona, ale 60 czy 70 jest już zagrażającą bezpieczeństwu osób poruszających się w pobliżu. Wtedy kary powinny być bardzo wysokie, tak samo jak uważam, że z automatu niejako powinna być norma karna przewidująca, że jak ktoś w terenie zabudowanym przekracza prędkość 30 km na godzinę, i czyni wypadek drogowy, przyczynia się do wypadku drogowego, to powinno być przypisanie mu winy umyślnej. Winy umyślnej i w związku z tym odpowiednio surowsza kara. Bo powinien wiedzieć, że w warunkach drogowych, bardzo często słyszymy w wywiadach policyjnych i w ogólnych informacjach, że niedostosowanie prędkości jazdy do warunków drogowych to jest to, co wymusza na każdym uczestniku ruchu drogowego inteligentne zachowanie, czyli rozmysłem, że jak jest duże natężenie ruchu, jest pora dnia, w korkach stoimy, to nie omija się korków przed przejściem dla pieszych. To nie rusza się gwałtownie z przejścia czy zatrzymania przed skrzyżowaniem i potem gwałtownie się hamuje w następnym razie. Dziś jechałem autobusem MZK, tu do centrum miasta. I kierowca autobusu, widząc, że dojeżdża do przejścia dla pieszych, na 150-200 metrów, gdzie stoją samochody oczywiście, na skrzyżowaniu czerwone światło, nie zwalniał, raczej przyspieszał przez chwilę. Więc zapytałbym tego kierowcę, miałem ochotę na to, dlaczego przyspieszał? Przecież mógł po prostu silnikiem hamować spokojnie i zwalniać prędkość do tego skrzyżowania dojeżdżając, nie hamując gwałtownie 40 metrów przed skrzyżowaniem, co wymuszało odpowiednie zachowanie oczywiście również pasażerów. No, w takiej sytuacji wymaga się od nas jednak, posiadaczy prawa jazdy i doświadczonych kierujących, a uważam, że każdy kierowca autobusu, któremu się powierza zbiorowość pasażerów, nie tylko odpowiedzialność za samego siebie, powinien być nieco inteligentniejszy w ruchu drogowym od każdego z nas. Jarosław Miłkowski, bo wspomniane było tutaj o infrastrukturze, bardzo ważna rzecz, a jesteśmy w Gorzowie, w mieście w północnej stolicy województwa lubuskiego, które właśnie teraz przeżywa boom, jeśli chodzi o inwestycje w drogi. Czy jako dziennikarz, który obserwuje życie miasta, dostrzegasz też tę kwestię, że miasto patrzy na to bezpieczeństwo, bo prawda jest taka, że kilka ulic zostało takich newralgicznych w mieście zwężonych. Pojawiają się kwestie bezpieczeństwa, chociażby więcej jest przejść dla pieszych, one są inaczej oznakowane, lepiej doświetlone. Czy widzisz tutaj postęp? I widzę, i jako mieszkaniec tego miasta też czuję to codziennie. Chociażby dzisiaj jechałem autobusem koło Rolnika, tam na wysokości hotelu Kubus została zwężona chyba nawet o połowę ulica Orląt Lwowskich. I żeby dojechać do znajdującego się tam nowego ronda, to trzeba zwolnić, trzeba się zatrzymać. To tylko poprawia bezpieczeństwo, a więc jeśli bardzo wolno autobus, samochód podjeżdża do tego skrzyżowania, do tego ronda, to mieszkaniec pieszy ma szansę bezpiecznie przejść. A nawet jeśli nie przejdzie, to ma szansę kierowca go zauważyć. No i dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo. Takich punktów w mieście jest bardzo dużo, bo i bardzo wąskie są ulice, tak jak przykładowo Orląt Lwowskich, ale również ulica Walczaka, ona też o jakiś bodajże metr została zwężona, chodniki zostały poszerzone. Tam już nie ma takiego szaleństwa, jak było przed remontem 4-5 lat temu. Miejsce, w którym doszło do tragedii, która stanowiła początek naszej audycji, ta droga, ona absolutnie nie nadaje się do szybkiej jazdy. To, co się stało w
wtedy no, jest wynikiem błędu czy też postępowania sprawcy wypadku. Natomiast no, jest to miejsce, które na pewno nie sprawia, że można jechać szybciej. To jest inna sprawa, ale zapytam pana redaktora Łukasza Zboralskiego, bo wspomniane było też o pewnej kulturze jazdy. Pan mówi o bezpieczeństwie wynikającym z infrastruktury i też przepisów prawa. Czy nauczymy, jak nauczyć kultury jazdy kierowców w Polsce? No to kultury się... My tkwimy trochę w takim błędnym poglądzie, że inne nacje mają jakąś lepszą mentalność, że my na drodze mamy jakieś słowiańską zapalczywość, jakąś husarię w sobie. To jest oczywiście nieprawdziwe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na przykład Szwedzi, których uważamy za lepiej zachowujących się na drogach, mają relatywnie wyższe kary niż my. Gdyby zachowywali się lepiej, tak sami z siebie mieliby niższe, prawda? Więc wydaje mi się, że na drogach ludzi trzeba zmusić do właściwego zachowania. I tak jak powtarzałem, zmusza ich do tego dobra infrastruktura. Jeśli nie ma przejść bez sygnalizacji w mieście przez dwa pasy ruchu, tylko przez jeden najwyżej, a tam gdzie są dwa, to już są sygnalizatory, no to eliminujemy w ogóle problem z omijaniem i wyprzedzaniem przed przejściami dla pieszych. To się robi na całym świecie, w Polsce też jest takie zalecenie. Myślę, że samorządy powinny głęboko przejrzeć to, jak zrobione są przejścia dla pieszych w mieście i je organizować po prostu lepiej. A druga sprawa, no to się przewija tutaj w naszej dyskusji. No, wychowuje się ludzi do tego, jak się mają zachowywać na drogach, między innymi nadzorując to, co robią i dając im takie kary, które są dla nich słuszne. I tutaj tajemnicą Poliszynela jest trochę to, że my w Polsce tak uważamy, że kary nic nie zmieniają. Takie są głosy też w internecie, że no jakbyśmy już dzisiaj stosowali dobrze te kary, to już by było dobrze. Wszyscy sprawdzili, że relatywnie wysokie kary za zagrażanie życiu i zdrowiu innych na drogach, bo to tym są te zachowania. Nikt nie będzie stawiał wysokich kar za złe parkowanie i tak dalej. Tutaj się nic nie zwiększy w projekcie nowelizacji, który jest dzisiaj omawiany w Sejmie. Więc no, Słowacy to zrobili, choćby dostając Nagrodę Europejską za poprawę bezpieczeństwa na swoich drogach. Po prostu wdrożyli bardzo surowe kary dla tych ludzi, którzy skrajnie wykraczają przeciwko przepisom ruchu drogowego, czyli jadą na przykład bardzo szybko w obszarach zabudowanych. No to Słowacji mogą dostać około 4000 złotych mandatu. I tam to jest, tam to się, tak powiem, przyjęło wszędzie na Zachodzie, ale w Czechach i na Słowacji i na Litwie też. Tylko u nas wszyscy wiedzieli wciąż, że to też relatywnie trudno jest zostać złapanym, bo sieć nadzoru nie jest tak gęsta. A jak już ostatecznie się wpadnie, no to dostaje się niską karę. I to jest jeszcze też zastanawiające, ale takie mamy psychologiczne uwarunkowanie, jako ludzie w ogóle, też nie jako Polacy, że ludzie mniej się obawiają tego, co mogą zrobić, czyli zabić siebie, zabić bliskich, zabić obcych na drodze, niż tego, że mogą zostać przyłapani przez policję i zapłacić wysoki mandat. No i tu jeszcze jedna rzecz dopowiem, że w nowelizacji jest taki zapis bardzo słuszny moim zdaniem, skopiowany systemu na przykład w Stanach Zjednoczonych, taki miękki sposób oddziaływania też finansowy, że nasze wykroczenia, udokumentowane ryzyko stwarzane na drodze przez policję, czyli mandaty już za pewne zachowania, będą wpływać na wysokość stawki OC. I to jest moim zdaniem słuszne, jeśli my do tej pory szacujemy OC na podstawie grupy ryzyka wiekowej, że młodsi częściej popełniają wykroczenia i na drodze mają pewne zdarzenia na drodze i się płaci większą stawkę za to, no to głupotą było przez tyle lat nie brać pod uwagę udokumentowanego stworzenia ryzyka. I to też będzie bardzo mocno wpływało na kierowców, bo w Stanach jest taka sytuacja, że jak ktoś dostanie dwa mandaty za speeding na drodze, to dobre towarzystwa ubezpieczeń mówią, że w ogóle nie chcą go ubezpieczyć. On się musi mocno natrudzić, żeby znaleźć ubezpieczyciela i wtedy ten ubezpieczyciel naprawdę ma duże stawki. I to wszystko do kupy razem z wysokimi mandatami moim zdaniem odmieni polskie drogi, tak samo jak już widzimy, że sama zmiana prawna, która trochę oddziaływuje na kierowców, spowodowała, że mniej więcej o 30% spadło nam w Polsce śmierci na wypadkach na przejściach dla pieszych. To już się dzieje. No i to są te dobre informacje, jeśli chodzi o te zmiany i pokazanie kierunku. Ja zapytam przedstawiciela policji nie o cenę, ale bo wspomnieliśmy o tym, że zatrzymaliście pod Gorzowem kierowcę, który jechał 200 km na godzinę w terenie zabudowanym. Zostawiłem to na koniec, bo wiedziałem, że ta dyskusja może podążyć właśnie w tym kierunku tego, czy co nas może nauczyć, albo przynajmniej co może wymóc bezpieczniejszą jazdę. Bo ten kierowca, kiedy zapytaliście go dlaczego, powiedział, że nie czuł tej prędkości. No tak powiedział, no nie poruszał się też marką
samochodu bardzo dobrego. No w jego odczuciu najwyraźniej ta prędkość nie była taka, żeby ją odczuć. Natomiast no, nie spotykamy się z takimi kierowcami bardzo często. No, takie prędkości osiągają już naprawdę nielicznie. Ja przypominam sobie przypadek też z około miesiąca wstecz. Na trasie S3 kierowca jechał niemal 250 km na godzinę. No, my jesteśmy od tego przede wszystkim grupa Speed, żeby właśnie takich kierowców poskromić. No i to robimy. Rzucamy tak naprawdę cały sprzęt najlepszych funkcjonariuszy po to, żeby właśnie tych kierowców zatrzymać. Czy nas coś nauczy? No to jest już pytanie do samych kierowców. My bardzo często takie sytuacje, tak drastyczne przekroczenia prędkości, nie kończymy na miejscu mandatem. Wiemy, że te mandaty 500-złotowe nie zawsze odnoszą skutek, dlatego sprawy kierujemy do sądu. Dostajemy po takich rozprawach też informacje i okazuje się, że sąd decyduje się na maksymalne 5-tysięczne grzywny wobec tych kierowców. Mam nadzieję, że takich kierowców będzie jak najmniej. No też pewne te statystyki, liczby pokazują, że rzeczywiście tych zdarzeń drogowych na terenie Gorzowa jest mniej, bo jeszcze 10 lat temu, w 2011 roku, w samym tylko mieście mieliśmy wypadek w zasadzie co 3 dni, ponad 100 wypadków, w których został co najmniej ktoś ranny lub ktoś zginął. W tym roku takich wypadków jest 30, więc zdecydowanie poprawa jest, ale do ideału jeszcze daleko. Panie redaktorze, zapytam tylko, czy są badania społeczne, które mówią o tym, o jakiejś zgodzie Polaków na zaostrzanie przepisów, czy wręcz przeciwnie? W swoich biurkach. To jest bardzo wysokie poparcie społeczne dla podwyższenia kar dla ludzi, którzy zagrażają nam na drogach. Ja myślę, że te tragiczne sytuacje, tak jak z Petrusiem w Gorzowie, czy wiele innych śmierci, takie jak na Sokratesa w Warszawie, która dała przyczynę do tego, że sam premier wziął na tapetę zmianę pieszeństwa dla pieszych, one pokazują zaraz chwilę po tym, tak jak na przykład na uczestnictwo w pogrzebie jakieś masowe, co słyszę w Gorzowie, że społeczeństwo polskie zmieniło się i dojrzało do tego i rozumie to bardzo dobrze, że chce żyć w miejscach, które są bezpieczne, że chce, żeby dzieci mogły same pójść do szkoły, pojechać rowerem, żebyśmy mogli po mieście chodzić sobie bez strachu, że ktoś wjedzie na chodnik i nas zabije, albo na przejściu dla pieszych. I ludzie tego po prostu już chcą i widać to także w sondażach społecznych, które ma władza. No właśnie, władza. Trzeba determinacji szybko, może nie szybko, ale gruntownie i porządnie przygotować się do zmiany przepisów i po prostu zmienić. Marek Surmacz. Legislacja już jest w toku. Szybka zmiana, potem wdrożenie przepisów, duża akcja informacyjna, a potem skuteczne działanie organów policyjnych. Trzeba egzekwować, szybko kierować sprawy do rozstrzygania przez sąd i krótka ścieżka sądowa. To musi boleć, to musi szybko zaboleć między popełnionym wykroczeniem czy nawet przestępstwem drogowym, a skutecznie wyegzekwowaną karą. Musi zaboleć, bo w ten sposób dopiero oddziaływuje na tych potencjalnych kierowców, którzy mają w sobie jakiś gen większego ryzyka niż potrafią udźwignąć. Na koniec przedstawiciel Gazety Lubuskiej Jarosław Miłkowski, bo opisujecie często oczywiście życie Gorzowa, ale też jeżeli wydarzy się coś tragicznego i będziecie, rozumiem, pilnowali tej sprawy, będziecie pokazywać proces sądowy sprawcy tego wypadku. Mam nadzieję, że to też czegoś nauczy waszych czytelników. Mam nadzieję, że to nauczy nie tylko naszych czytelników, ale też każdego w Gorzowie, w regionie, w Polsce, na świecie, tak? Bo bezpieczeństwo chyba powinno być na sercu każdego człowieka, więc to nie tylko w Gazecie Lubuskiej będziemy robić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziennikarz Gazety Lubuskiej Jarosław Miłkowski, dziękuję. Dziękuję. Marek Surmacz, dziś radny wojewódzki, a kiedyś poseł i wiceminister odpowiedzialny za pracę policji, o czym mogli się Państwo przekonać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Rzecznik gorzowskiej policji, podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz. Dziękuję. I przy telefonie redaktor naczelny portalu brd24.pl, pan Łukasz Zboralski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że i ta audycja, ale nie tylko ta, sprawi, że po odpaleniu auta, po wyjechaniu na drogę, pomyślimy, że przede wszystkim bezpieczeństwo. Marcin Sasin, kłaniam się. Do usłyszenia.
każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.